Chłopaki, patrzcie, ta maszyna jest pełna batoników. Chyba kupię sobie jednego. Świetnie, tu jest. Teraz moja kolej. Jeden batonik to dla mnie zdecydowanie za mało. Zamierzam kupić 10 na raz. No, taka porcja jest idealna. Super. Czas na przekąskę. A ja nie będę się bawił. Moje pieniądze wystarczą na opróżnienie całej tej maszyny. Ale dlaczego nic się nie dzieje? Nie rozumiem. Ej, bierz się do roboty. Daj mi te batoniki. Maszyna się chyba zepsuła. Boję się, zaraz wybuchnie. Nie rozumiem, gdzie my jesteśmy? O, cześć wszystkim! Napój gazowany? Nieźle, ale dlaczego tak mało? Tylko jedna puszka to oczywiście nie ugasi mi pragnienia. Moja porcja jest znacznie większa. Tu jest chyba z 10 puszek. No to podnieś głowę do góry, Suzy, i zobacz, co ma Andy. No trudno tego nie zauważyć. Dostałem chyba ze 100 puszek napojów na raz. Nie widzę nawet czubka tej wieży. Wow, to jest niewiarygodne. Jestem zachwycony. Andy, możemy się zamienić miejscami? To nie jest dobry pomysł. Pij to, co masz. Myślę, że szybko się z tym uporam. Zakowi chyba smakuje. Jeszcze jak. To bardzo orzeźwiające. Nie mogę przestać. Teraz chcę więcej. A to można wyrzucić. Co się z tobą dzieje, Zak? Wszystko w porządku? Nie mogę mówić. Zaraz zbeknę. Przepraszam. Napoje gazowane zawsze tak na mnie działają. Nie szkodzi. Teraz ty, Suzy. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Jest tego tyle. Chyba najpierw zdejmę opakowanie i otworzę puszki. Świetnie sobie radzisz. Trzymaj tempo. Gotowe. Jaki ładny cytrusowy aromat. Świetnie. Teraz wiem dokładnie, co robić. Ustawię puszki w jednej linii. Tak jak teraz. I będę potrzebowała 10 słomek. Zobaczcie, jakie są kolorowe i ładne. Włożę słomki do puszek i połączę je. Super, właśnie w ten sposób. Teraz mam jedną dużą słomkę, którą mogę wykorzystać do opróżnienia wszystkich puszek naraz. Pyszności. Musicie przyznać, że jestem prawdziwym geniuszem. Suzy, co się z tobą dzieje? Zaraz beknę. Nie mogę tego kontrolować. No to dopiero uderzenie. Zdmuchnęłaś wszystkie puszki. Mogę sobie tylko wyobrazić, co będzie ze mną po wypiciu całości. No to chyba czas zacząć. Opakowania nie potrzebujemy? Uwielbiam ten dźwięk. To poprawia mi nastrój. Ten napój jest naprawdę orzeźwiający. Mam pomysł. Będę potrzebował ogromnej szklanki. Wleję do niej zawartość wszystkich 100 puszek. O wiele łatwiej będzie mi pić w ten sposób. Jaki piękny kolor. No dobra, już prawie skończyłem. Gotowe? Tu są wszystkie napoje. Życzcie mi smacznego. To jest bardzo ciężkie. O mój Boże, całe życie czekałem na tę chwilę. Andy, uważaj, jesteś cały mokry. To nic takiego, to nie ma żadnego znaczenia. O nie, schyl się, Zak. Zaraz coś się wydarzy. Suzy, masz rację, zaraz zbeknę. Jak głośno. Prawie ogłuchłam. Dajcie spokój, to była świetna zabawa. Guma. Będę musiał popracować trochę szczękami. Szkoda, że mam tylko jedno opakowanie. Współczuję ci, Andy. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Wow, tylko spójrz na porcję Zaka. O tak, warto się jej przyjrzeć. Tu jest ze 100 paczek gumy naraz. Chciałabym być tobą, Zak. Andy, ty zaczynasz. Z chęcią. Najpierw pozbędę się opakowań. Gotowe. Jak ty to zrobiłeś? To niewiarygodne. Zręczność po prostu, zręczność. Mogę zrobić więcej niż to. Spójrzcie, jakie umiem nadmuchiwać balony. Fajnie, prawda? A teraz trochę nim pogram. To jest bardzo zabawne. Umiem też odbijać balona głową. Jak fajnie! Znów nas zaskoczyłeś. To nic takiego, ale i tak dziękuję. Suzy, teraz twoja kolej. Zaczynaj.
A, tak, dziękuję za przypomnienie. Czy ta guma nie wygląda fajnie? Tak bardzo mi się podoba. Dobra, koniec z gadaniem. Czas się z nią uporać. Jak dużo gumy przydałaby mi się dokładka. Co robisz, Suzy? Już niedługo sam się przekonasz, Andy. Mam specjalny plan. Przepraszam, ale będę musiał go zepsuć. O nie! Tak długo to budowałam! No i proszę, wszystko zniszczyłeś. Dobra, będę musiała to jeść w ten sposób. Na szczęście smak gumy na pewno na tym nie ucierpiał. Wygląda na to, że ci się podoba, Suzy. Nie mam zamiaru patrzeć na to spokojnie. Huggy Wuggy pomoże mi zdobyć to, czego chcę. Do dzieła, przyjacielu. O, mamo, pomóżcie mi! Dobra robota! Teraz reszta gumy jest moja. Andy, czy ty to specjalnie ustawiłeś? Nie wybaczę ci tego. A masz! Co ty zrobiłaś, Suzy? Nie chciałam gumy z twoją śliną. Chciałem nową gumę. To twoja wina. Nie chcę przeszkadzać, ale są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Zak ma rację, zupełnie zapomnieliśmy o jego gumie. Wow, już ją rozpakował. Jak to możliwe? Dzięki, dzięki. Wiedziałem, że moja sztuczka was zaskoczy. Czas wypełnić usta pyszną gumą. Jest jej tak dużo, że wydaje się, że nigdy się nie skończy. To mi się nawet podoba. Zak, jesteś pewien, że nie pękniesz? Wow, jak fajnie. Okazuje się, że nie jest tak łatwo zmieścić całą gumę w mojej buzi. Ale jestem w tym całkiem dobry. Czas na dmuchanie balonów. Ojej, to mnie trochę przeraża. Zobaczcie, jaki ogromny balon mi wyszedł. Wow, jestem w jego środku. Zak, to wspaniale. Nie, boję się zamkniętych pomieszczeń. Nie martw się, zaraz cię stamtąd wyciągniemy. O, dzięki, Suzy. Plan zadziałał, ale najwyraźniej ma swoje minusy. To na pewno. Najważniejsze, że jesteś teraz wolny. Andy, zdejmij tę gumę z twarzy. Tak, wszystkim nam przydałby się porządny prysznic. Gofry i sos czekoladowy. To wygląda pysznie. Zgadzam się z tobą, Zak. To sprawia, że od razu mam ochotę na przekąskę. Uwielbiam słodycze. Wow, Andy, znowu miałeś szczęście. Zdecydowanie, masz rację, Suzy. Za taką ogromną porcję oddałabym wszystko. Ale będziemy musieli zadowolić się jak zwykle małą porcją. Dobrze, że butelka z sosem jest duża. Wycisnę z niej, co się da. Do każdej komórki mojego gofra naleję czekoladę. Dlaczego ten sos nie leci? Nie rozumiem. Może trzeba tym porządnie potrząsnąć? Powinno wystarczyć. Wow, jak dużo sosu! Nie spodziewałam się tego! To wymyka się spod kontroli. Lepiej to zamknę, zanim coś się jeszcze wyleje. No to teraz mogę w spokoju zjeść moją porcję. Gofr tonie w czekoladzie. Jestem pewny, że jest pyszny. Co za boski aromat. Będę bardzo zajęty przez najbliższe kilka minut. Nie przeszkadzajcie mi. Fu, Zak, cały się ubrudziłeś. Nie rozumiem, o co tyle hałasu. O, na talerzu wciąż jest dużo sosu. To wygląda obrzydliwie. Zak, skończ z tym wreszcie. Ej, co ty robisz, Suzy? Nie dotykaj mojego talerza. Mówiłem ci, żebyś mi nie przeszkadzała. Przepraszam, musieliśmy interweniować. W końcu nadeszła moja kolej. Doskonale wiem, jak poradzić sobie z tą butelką. Patrz i ucz się. Pokażę ci, jak zrobić gofrowy tort. Trzeba odpowiednio polać gofry czekoladą. To wszystko. Danie jest gotowe. Można próbować. Jestem pewna, że stworzyłam coś niesamowitego. Świetnie, to było naprawdę dobre. Szkoda, że tort był dla mnie za mały. Połknęłaś to wszystko naraz. Wielkie mi rzeczy, ja po prostu mam spory apetyt. Andy, teraz ty. Masz rację, Suzy, nie ślińcie się na widok tych gofrów. Muszę je szybko zjeść. Spójrzcie tylko, jak pięknie mieni się na nich czekolada. To idealne połączenie. Mógłbym jeść takie danie do końca życia. Niesamowicie słodkie, pyszne i delikatne zarazem. Musimy dobrać się do tych gofrów. Zgadzam się. Ej, co wy robicie? Zabierajcie stąd swoje ręce. Jak śmiesz, Andy? Chcieliśmy tylko spróbować. Musimy mu dać odpowiednią lekcję.
Masz rację, Suzy. Ej, co zrobiliście? Moje gofry wylądowały w koszu. Ups, coś chyba poszło nie tak. Przepraszam, Andy, ale to wszystko całkiem zabawnie wyszło. Nie widzę w tym nic zabawnego, Suzy. Nie pozwolę wam wyrzucić gofrów, są moje! Nieważne, jak długo leżały w śmietniku. Nie smakują źle. To jest po prostu wspaniałe. Uj, co ty robisz, Zak? To rzeczywiście obrzydliwe. Czy ty też marzysz o tym, żeby dostać 100 warstw smakołyków? Jeśli tak, to musisz polubić ten filmik. Czekamy na nazwy twoich ulubionych słodyczy w komentarzach. Na pewno wykorzystamy je w kolejnym wideo. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce.